Panie do cholery. Te panie tylko odprowadzają. Proszę bardzo. 7-8. Dziękuję. Przepraszam panią, mam miejsce w sypialnym, ale zostawiłem bilet. 12. Dziękuję pani, wiem. O. Proszę. 13-14. No na co czekasz? Proszę pani, jestem potwornie zmęczony. Bez biletu pan nie wsiądzie. Zapłacę jeszcze raz, muszę dzisiaj jechać. A proszę bilet. 20. Dziękuję. Który pan miał numer łóżka? W pierwszej klasie, numery nie pamiętam. Proszę, niech pan wejdzie, może ktoś się spóźni. Na pewno ja. Poproszę ekspres. Dla mnie też. Przepraszam. Ekspres wieczorny, komu ekspres? Dziękuję, kochane, dziękuję. Dziękuję, kochane, będzie dobrze. Ma pan szczęście. A tu jest bilet kolejowy. 15 albo 16. Może pan sobie wybrać. Wolny jest cały przedział? Na drugie łóżko kogoś położę. Czy mogłaby pan nikogo nie dawać? Chciałbym być sam. Przy takim przepełnieniu? Ureguluję za drugie miejsce. No dobrze. Bilety wypiszę panu potem. Dziękuję, nie są mi potrzebne. A gdzie budzić? Przed Helem. Przepraszam. No, bardzo przepraszam. Przepraszam. O, przepraszam pana bardzo. Przepraszam.
Pan się chyba omylił. Ja? Mam wrażenie, że to pani się pomyliła. Przede wszystkim torebka jest moja. A poza tym mam bilet na to miejsce. Właściwie nie na to, tylko na to górne, ale to niczego nie zmieni. To mnie nie obchodzi, zaraz to sprawdzimy. Przepraszam. Ciekawe. Co ciekawe? Bardzo przepraszam, że tak panu podczytuję, ale to jest bardzo interesujące. Wczoraj była mała wzmianka, a dzisiaj dali już całą szpalkę. Pan jest dziennikarzem? Nie. Przepraszam. Chociaż kiedyś myślałem i o tym myślałem, ale dzisiaj czytam bardzo dużo, czytam. O to widzi pan? Podają szczegóły wczorajszego morderstwa. Wczoraj wynikało, że mord ma tło rabunkowe, a dzisiaj jest pewne, że zabił mąż. I po to się ludzie żenią. Właśnie. Tylko ciekawe, że on uciekł. Bo wie pan, z moich obserwacji wynika, że taki morderca to albo popełnia samobójstwo, albo zgłasza się sam do milicji. Meru, rozumie pan? A ten uciekł. Przepraszam. Pani bilet, proszę. Poproszę bilet. Ach, bilet. Jak proszę. Pani się tu dostała? Nie rozumiem. No jak pani przeszła, nie oddając biletu? W drzwiach był tłok. Zresztą pani odbierała bilet od innych i po prostu. To nie jest tak po prostu. Ten bilet nie jest pani, proszę. Litera M czy nie? Ale co z tego? Jest przecież numer łóżka. Zgadza się. Ale to jest przedział męski. Pani nie może tu jechać. Jak to męski? Nic nie wiedziałem. Bilet sprzedał mi jakiś pan przed kasą. Takie są przepisy. Przedział jest męski. Nic na to nie poradzę. Pani musi opuścić. Pasażerowie czekają. Nie, proszę pani. Miejsce jest moje, zapłaciłam za nie i nie wyjdę. Proszę pani, na moim łóżku nie ma poduszki. Chwileczkę. Ostatni raz proszę. Pani opuści przedział. Czy ja mam czekać, aż ta pani się zdecyduje? Już idę. Proszę, żeby pani przez ten czas spakowała swoje rzeczy. Co za bezczelność. Co się tam stało? Jakaś młoda dama weszła bezprawnie do męskiego przedziału. Do męskiego? Rzeczywiście to do pana? Tak, do pana i w dodatku mamy konduktorkę. Szwilę panu. Nie rozumiem. No, kruk krukowi oka nie wykole. Nie, pan żartuje. Albo pan nie zna kobiet. I dobrze mi z tym. No tak, tak, ale co pan teraz zrobi? Nic, proszę księdza. Przyjdzie kontroler i wyprosi tę panią. Ciekawe tylko dokąd. Jeżeli pana to tak martwi, to proszę jej oddać swoje miejsce. Nikomu by chyba korona z głowy nie spadła, skoro jedno miejsce jest wolne. No rzeczywiście, jeżeli jedno miejsce jest wolne, to... Przepraszam. Przepraszam panu. Więc zdecydowała się pani na przykrości. Dobrze, zaraz przyjdę z kontrolerem. Proszę pani, może już nie będziemy robić z tego sensacji. Oto pan mnie nie zna. Ale ja nie chcę, rozumie pani, mam już dość tego. Niech już pani idzie. Proszę pani. Jeżeli pan sobie życzy.
Pan zdaje się jest formalistą. Proszę bardzo, mogę panu ustąpić miejsce. Do mnie należy górne. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pani odniosę, dobrze? Dobrze, dobrze, ja już czytałam. Pięć kier. Ślemik też. A my to skąd tu jest? Powiedz jeszcze. No. Chwileczkę. Przepraszam. Może pani pomóc? Dziękuję, dam sobie radę. Szkoda. Przepraszam pana. Uj. Dziękuję panu. Proszę. Nad morze? Tak. Ja także. Pieseczku, gdzie są kanapki? W walizce. W której? W szarej. Nie mogę znaleźć. Przepraszam pana. Świetnie. To znaczy, że taki morderca wyspowiada się przed śmiercią i ma otwartą drogę do nieba, tak? A nie, no pan upraszcza, drugi pan upraszcza. Nie, wcale nie upraszczam. Powiedzmy, że leżę na łożu śmierci. I wyznaję księdzu, że no, z przeproszeniem popełniłem cudzołóstwo. A ten zbrodniarz... Zaraz. Jaki zbrodniarz? No na przykład ten z dzisiejszej gazety. Więc ten zbrodniarz w podobnej sytuacji przyznaje się, że zabił żonę. I co? I obaj spotkamy się w raju, tak? Nie. Obaj spotkacie się na sądzie ostatecznym. Ha. Bóg waży grzechy ludzkie. Przelana krew jest zbrodnią najcięższą. Jest grzechem przeciwko najwyższym prawom boskim. No jako taki powinien być okupiony najcięższą pokutą. Tvo salute anima.
patrzy pan na mnie, jakby mnie pan chciał zabić. Głupstwo. Nie można. Nie można. Zaraz tylko klucz przyniosę. Dziękuję pani. Pani mnie składać takiej młodej pani. Której? Z takim dużym dekoltem na plecach. O, to już wiem. A senior nie mogę wyjść? Nie. Nie, nie można. Nie. Proszę. To dla pani. Pomóc pani? Nie, nie, dziękuję, ja sam. Może jednak? Nie, dziękuję. Chusteczka. Głowa do góry. Resztę pani by łzawi. Płacze pani? Nie, już nie. Proszę mi wybaczyć. Zachowałem się może trochę grubiańsko, ale chciałem być dzisiaj sam. Ja także. Chciałam być sama. Nie udało nam się obojgu. Właśnie. Zapalimy fajkę pokoju? Papierosów też nie wziąłem. Ja mam. Cztery, osiem, 12, plus 5, 17. Znowu źle. Nieparzysta. Wróżba? Nie, nauk. Widzi pani, kiedyś to u każdego jakoś się zaczyna. Przy pierwszym niepowodzeniu. Jeżeli wypadnie cyfra parzysta, to może coś się uda. A potem człowiek robi to już automatycznie.
przepraszam. Zresztą nie mówmy o tym, po co. Jedziemy na wakacje? I to jest najważniejsze, prawda? Nie, ja nie jadę na wakacje. Do pracy? Powiedzmy. Nad morze? Nad morze. Chyba nie jest pani rybaczką. Chyba nie jestem rybaczką. Zaczynamy rozmawiać jak podróżni osobowego pociągu. Mogę być na przykład meteorologiem. Nie podoba się panu ten zawód? Nie, tylko widzi pani, to taki zawód trochę nie na serio. Dlaczego? Bo niczego nie można przewidzieć. Nogi! Głupiej. Zupełnie głupiej. Była pani kiedyś w kostnicy? Nie. O czym ja mówiłem? O czym ja mówiłem? Pan jest czymś bardzo zdenerwowany. Właściwie powinna się pani mnie bać. Boi się pani? Chyba nie. Zostaw, nie zdążysz. Przecież chciałeś keksu. Namyśliłaś się? No pytam, czy się namyśliłaś. Znowu chcesz zacząć tę rozmowę? Nie chcę ją skończyć. Proszę cię, nie jedź. No wysiądź ze mną i nie jedź. Powiedziałam ci już nie. Ale dlaczego? Dlaczego nie chcesz powiedzieć? Co to za lisa? Przestań o tym mówić, proszę cię. Czy nigdzie nie miałaś wyjeżdżać? Dlaczego mi mówiłaś, że jesteś sam? No powiedz, od kogo ten list. Dlaczego taka jesteś? Wiedziałam ci już dlaczego. Czy może mi pan pożyczyć drobnych? Nie mają wydać setki. Proszę czekoladkę. Młodzież pani. Dziękuję. Służę pani. Dziękuję. Myślę, że nie musimy się śpieszyć. Proszę pani. Proszę pani, proszę te keksy. Prędzej, proszę pani, pociąg odjeżdża. Dziękuję. Dla pana jabłka. Ile płacę? O.
Dług zaraz panu zwrócę, tylko wrócimy do wagonu, dobrze? Dla paniusi też. O, nie, dziękuję. Jabłka, jabłka, jabłka. Miła, prawda? O, a pańska towarzyszka flirtuje. To nawet niezły chłopak, widzi pan? Ma takie długie nogi, w lekkiego X-a. Powinien nieźle tańczyć. Ale nie mój typ. A pan lubi tańczyć? Nie wiem. Będę przychodził na każdej stacji, aż powiesz tak. Rozum nie chce, żeby za mną jechał. Nie chce i daj mi spokój. Po tym wszystkim, co między nami było? Między nami nic nie było. Nic? Naprawdę nic? Te dwa tygodnie, któreśmy byli razem, to także nic? A przecież było nam dobrze, 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 puść dobrze! Puść rękę. Coś przyjeżdża na te przeklęte jeziora. Puść, ludzie patrzą. I szlak trafi. Boli. Wcześniej zdecydować? Wszystko na ostatnią chwilę. A już nie chce pan mandat zapłacić. Daj mi pan spokój, opiekun. Boże, widziałem już takich mocnych z obciętymi nogami. Pani miejsce? Nie. Dzień dobry. Co się stało? Nie, zgubiłem bransoletkę. Jest. Jak ją pani zgniotła? Chciałam podciągnąć szyby. Uderzyłam się o ramę i zleciałam. Niech pani pokaże rękę. Nie, nic mi nie jest. Boli panią? Nie, trochę. Tak bardzo pani kochała. Kogo? Tego, dla którego przecina się żyły. Ma pan romantyczne pomysły. Miał 18 lat. On był dużo starszy. Nie chciał, czy nie mógł rzucić żony i dzieci. A ona tego nie chciała zrozumieć. Dlaczego pan mi o tym mówi? Nic. To taka zwyczajna historia. Czego pan chce ode mnie? Pani go jeszcze kocha. Nie, nie kocham! Rozumie pan? Nikogo nie kocham i nie chcę, nie chcę! Proszę. Przepraszam. Chciałam panu oddać dług. A, drobnostka. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Ta babunia z jabłkami była świetna, zauważył pan? Wzięła nas za parę. I też nie tak jakoś wyglądaliśmy razem ze sobą. Śmieszne, prawda?
Chodź do mnie. Słyszysz? Chodź tu! Wracaj do siebie. Uważaj, nie przeciągaj struny. Ty wiesz, jaki jestem wariat. Jeżeli nie podejdziesz, natychmiast skaczę! Dlaczego taka jesteś, co? Słuchaj, dlaczego nie możemy być razem? Chcesz? Pojadę z tobą do końca. Przecież mnie tu nic nie trzyma. Będę z tobą... No muszę... Zostaw! Zostaw! Teraz chodź do mnie! Słyszysz? Żmata jesteś, rozumiesz? Żmata! Dziwkę! 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 Chyba moje najbliższe wakacje. Przepraszam pani. Lecimy oboje głupstwa dla zabicia czasu, jak nie w podróżni w pociągu. Niechże się pani odwróci. Proszę. Bo znowu coś padnie w oko. Bardzo przepraszam, ale zostawił pan pieniądze na parapecie. Dziękuję pani. Ktoś mógłby zabrać. Przepraszam bardzo, że państwu przeszkodziłam. To dobre. To naprawdę wzruszające. Wyobrażam sobie romantyczną przygodę. Sleeping. Noc. Pociąg pędzi w nieznane. On i ona. Romantyczna przygoda. Widzi pani, to jest właśnie mój pech. Wreszcie, czy nie? Zaraz. Nie chce mi się jeszcze spać. Ty zawsze musisz robić z dnia noc, a z nocy dzień. Wiesz, że nie zasnę, póki się nie położysz. No ale przecież tutaj nie jesteś w domu. A więc jak długo? 5, 10 minut? 15. No dobrze. Tylko proszę cię, zamknij drzwi. Thank you.
Proszę, bilety do kontroli. Proszę. 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 Pański bilecik, proszę. Proszę. A pan? Bilet? Ja nie mam biletu. Co i bez biletu? Skacze pan w biegu do pociągu. Dokąd pan jedzie? Nie wiem. Panie, ja nie mam czasu na żarty. Dokąd mam wypisać bilet? Nie wiem. Co to znaczy nie wiem? To znaczy, że nie wiem. Czy panowie nie mogliby tego załatwić na korytarzu? Panowie, dajcie ludziom spać, dobrze? Niech pan pozwoli za mną. No, jak będzie z tym biletem, dokąd mam wypisać? Nie, no niech pan pisze wszystko jedno gdzie. No panie, nie ma takiej stacji. No mi naprawdę jest wszystko jedno. No, niech pan się namyśli. Ja tu zaraz wracam. Nie ma tam jakiegoś miejsca. Co dzisiaj? Panie, wakacje, wakacje, mowy nie ma. Dobra. Dobry wieczór. Piwko dostanę? Dobrze, zaraz. No, może się pan już kłaść. Spanie gotowe. A tobie to piwo. Dobranoc. Nareszcie wszystkich ułożyłam. Stuwa. Dobrze ci się wiedzie. A co u ciebie tło? O, włoski sobie ufryzowałaś. Siadaj. Usiądź sobie wygodnie, biegasz po tych wagonach. Aż najgorsze to są te żylaki. Powinienem pójść na urlop, ale dopiero chyba w jesieni. Takie to zawsze mają urlop po swoim czasie. Liczniej się wyglądasz. Panie widoki. Piękna noc. Mhm. Niebo takie gwiaździste. Jak księżyc jest taki bez otoczki, to pogoda murowana. Tak? A wie pan, że to świetnie się składa. Takie piękne iskry. Czysto poezji. Jak świętojańskie robaczki. Ładnie to pan powiedział. Się samemu jadać smacznych potraw, ani samemu czuwać, ani odbywać samotnie podróży, ani być sobie samemu jedynym doradcą. Nawet najmizerniejszy towarzysz podróży
przynosi błogosławieństwo w drodze. Tak niegdyś Malrak uchronił przed żmiją swego towarzysza podróży Bramina. To ładne. Skąd panu to przyszło na myśl? Zmusiła mnie pani, żebym o pani myślał. Przypomniałem sobie taką starą indyjską przypowieść. Dziwne, przy moim roztargnieniu. Ja o wszystkim bardzo szybko zapominam. To dobrze. O tym też pan zapomniał. Pani jest meteorologiem. To znaczy, że co pani robi? Wróżę. Jest pani dobrą czy złą wróżką? Chce pan? Mogę panu powróżyć. Boję się. Wiedziałaby pani o mnie za dużo. Widzi pan, dlatego nie warto wróżyć. Lepiej niech pan dokończy tę indyjską przypowieść o małym raczku, co uratował Bramina. Pan nie kładzie się jeszcze spać? Nie mogę, proszę księdza. Te łóżka jedno nad drugim, zupełnie jak prycze. A ja siedziałem 4 lata w Buchenwaldzie. O, dziękuję. Ksiądz kanonik to staruszek. Tak, 83 lata. Sam mi dzisiaj powiedział, że to chyba już jego ostatnia pielgrzymka do Najświętszej Panienki. Prokurator nazwał mojego klienta mordercą. Wysoki sądzie, nie mogę zgodzić się z taką kwalifikacją czynu i jako człowiek, i jako prawnik. Pozważmy. Artykuł 225, paragraf 1 mówi o czynie dokonanym z rozmysłem, planowanym na długo przedtem, mającym na celu korzyści materialne. Zapytuję. A zali czyn mojego klienta da się podciągnąć pod przepis paragrafu 1? Nie. O stokroć nie. Przecież cały przewód sądowy wykazał niezbicie, że oskarżony działał pod wpływem silnego wzburzenia psychicznego. To znaczy, że czynu dokonał on w afekcie. A o tym przecież mówi paragraf 2 artykułu 225. To znaczy, że oskarżonego można najwyżej nazwać zabójcą, ale nigdy mordercą, panie prokuratorze. Teraz przyjrzyjmy się samemu zabójstwu. Przyjrzyjmy się, panowie przysięgli, jak ludzie, którzy wiedzą, co to afekt, którzy rozumieją uczucia. Tak. Dobrze ustawić tę sprawę i przysięgli płakaliby jak bobry. Teraz jest moda na uczucia. Każdy jest jakoś na tym punkcie zwariowany. Często czytam w prasie o takich procesach, które byłyby w sam raz dla mnie. A ja się muszę męczyć i babrać w hipotekach. Taki proces. Rozumiesz? Nie. Z tobą nawet porozmawiać nie można. Zgaś światło. Pewnie znowu płaczesz.
Czy pan śpi? Mam zgasić światło? Nie. Chce pani rozmawiać? Mhm. To dobrze. Bardzo dużo pan pali. Tak, od kilku godzin. Może pani zapali? Nie, teraz nie. Nad morzem pan pewnie wypocznie. Chciałbym. Pan nie umie się uśmiechać. Nie wiem. A pani lubi się śmiać? Bardzo lubię. Wie pani, ja chyba także. Tylko nie zawsze potrafię. Wie pani, ja chyba także. Tylko nie zawsze potrafię. To nieprawda, że pani jeszcze kocha. Nie wiem. Gdzie się pan znowu ukrył? Ja? Nie było tu pana przez chwilę. Pani jest naprawdę dobrą wróżką. Nigdy tu się nie zatrzymywał. Do nas idą. Proszę pana, niech pan wstaje. Proszę pana, kontrola. Panowie, sypialnia. To dobrze. A co się stało? Panie pozwoli diagram. Diagram? Proszę, w tej chwili. Przepraszam. Przepraszam pana. Kto tam? Konduktorka, proszę otworzyć. Pan się cofnie. Pan zajmuje miejsce 16? Tak, górne. Ale o co chodzi? Rączki. O co chodzi? Pańska walizka. Tamta. Przepraszam. No dobrze, ale może mi panowie powiedzą, o co chodzi? Czego chcecie ode mnie? Cicho, ludzie śpią. Pan sam wie najlepiej. Dowód poproszę. Przepraszam. Wszystko zapomniałem. W porządku. Pani wyjdzie na korytarz. Ten? No proszę. Ubierać się. Ale dlaczego mam się ubierać? Bez gadania. Prędko. Pani wie, z kim pani jechała? To morderca. Żonę zamordował. Niech pani zapyta sama. Miała pani szczęście, z takim to nigdy nie wiadomo. Co się stało? A pan tu po co? Proszę iść spać. Ja cierpię na bezsenność. Żadna bezsenność. Proszę się rozejść.
pana. Proszę pana. Co? Co się stało? Złapali mordercę. Kogo? No z tego przedziału w okularach. Z tą dziewczyną. Marek. 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 Panie, pozwoli z nami, dobrze? Zabrali go już? Aresztowali mordercę. Aresztowali mordercę. Mordercę? No tego w ciemnych okularach. Bronił się? Korytarzem szedł spokojnie. A człowiek niby jedzie bezpiecznie. Nigdy nie jest bezpiecznie. Ale jak go schwytali? Skąd wiedzieli, że jedzie tym pociągiem? Widocznie byli na tropie. No nie do wiary, kto by to pomyślał? Tak, ksiądz uważa. A dlaczego nosił ciemne okulary? No właśnie, i ta scysja o przedział. Chciał jechać sam. Taki był dziwny. I nie patrzył w oczy. No dobrze, dobrze. A co się stało z tą panią, która z nim jechała? Wróciła do swojego przedziału. Może zemdlała? Panie, to nie w dzisiejszych czasach. No, taki wstrząs trzeba zobaczyć. Dobrze, dobrze. Może pan jest niewinny, ale taki mamy rozkaz. A ta pani, która z panem jechała, kto to był? Nie wiem. Rosołowski sprawdzał? Rosołowski? Sprawdzaliście dokumenty tej pani? Której? No tej, która jechała zatrzymanym. Nie było rozkazu. Dawno tu stoisz? Wiesz, na poprzedniej stacji wsiadła milicja. Przyszłaś po to, żeby mi to powiedzieć? Masz papierosa? Koniecznie ci potrzeba. Pytali o miejsce numer 16, prawda? Dokąd pani chodziła? No właśnie, panowie pytali o miejsce 16. Numer 16 miałam ja, ten pan ustąpił mi tylko dolne łóżko. Bilet kupiłam przed kasą, a ten mężczyzna jedzie w sąsiednim wagonie. Jaki mężczyzna? No ten, który mi sprzedał bilet. Miejsce 16 miałam ja. No niech pan zapyta konduktorki. To prawda. Miejsce 16 miała pani.
Skojarzyłam to sobie, kiedy zobaczyłam tamtego. A po co pani wychodziła z wagonu? I czy to takie ważne? Człowiek, którego szukacie, jest w sąsiednim wagonie. Idźcie sprawdzić. Chodź pan. Przepraszam państwa, gdzie jest ten pan, który siedział w kącie? Wyszedł. A dokąd? A skąd ja mogę wiedzieć? A o co chodzi? Przepraszam. Niech pan sprowadzi sierżanta. Pani wie, jak on wygląda. Proszę iść za mną. Jeszcze nic nie wiadomo, panie. Przepraszam. Panie sierżancie, ten facet zwiał. A co, nie mówiłem? Gdzie on był? Proszę łaski. Zostańcie tutaj. Zobacz pan. Przepraszam. Dokąd panowie? Zobacz. Wszystkie miejsca dajemy. Nie pan. Przepraszam. Mógłby pan tak nie hałasować. Że nie ma miejsca, bo zobacz, wiedzie światło. Nie ma miejsca, proszę. Jedzie pielgrzymka, proszę pana. Proszę zgasić światło. Nie dalej, nie pan to odkrywa. Przecież pan widzi, że to figura. Panowie, co za hałas? Panie, co się stało? Panie, no idzie pan czy? Mordercy szukają, jest w pociągu. Panowie, przepuśćcie. Pójdę zobaczyć. Andrzej, nie! Zostaw! Andrzej, uważaj! On może mieć rewolwer. Zaczekaj! Irena! Irena! Gdzie jesteś? Przychodził tutaj do mężczyzna? Tak, przed chwilą. Co się stało? Thank you.
Wody! Szybko, kto ma wodę? Ja już szybko. Mi się fajna pije, proszę bardzo, mi się fajna pije. Co jest? Uderzę. Napad. Proszę pani! Co pani robi? Rany został, gdzie leci się Będziesz nas mordować? Będziesz nas mordować? Mnie? Wstawaj.
zemdlała. Proszę pana, proszę pana, niech pan ze mną podejdzie. Daleko stąd ta Lisińce? Ja tam, muszę to będzie zobaczyć. Za 2 kilometry. Ale on zakrwawiony. To oni go już zabierają? Skuli go. Jedzie pan? Skuli go. Chodźmy. Nie, 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 nie. Zabierz się go. No, wstawaj. No i co ja mam robić? Możecie już jechać. My już go sami odstawimy. Proszę państwa, proszę do pociągu. Jesteśmy i tak spóźnieni. Pierwszy raz widziałam mordercę prawdziwego. A kto go złapał, pan? Pan biegł pierwszy. Ojej, jaki pan brudny. A ja także zgubiłam pantofel. Jak pan myśli? Jego chyba powieszą. A, to pan biegł także? No, jasne. Ale kto go pierwszy złapał? Wyprzedził mnie tylko jeden facet. Ułamek sekundy. Chodźmy. Zabrali go już? Nawet nie zauważyłam, jak pani wybiegła. A ja musiałam pilnować wagonu. No i co, nie widzi jej pan? Zawsze ją gdzieś poniesie. Czy pani wie? Ona chodzi na wszystkie mecze bokserskie. Mecze bokserskie. Dokąd? Ja muszę coś na chwilę powiedzieć znajomym. Przedziały są otwarte, wykluczone. Ja odpowiadam za cały wagon. Ale ja tylko na chwilę. To proszę przez okno, niech pan zawoła. Marta! 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 Właściwie to głupio z was.
widziałam mordercę, wiesz? Co się z tobą dzieje? Jak ty wyglądasz? Ale przecież nic mi się nie stało, prawda? A żebyś ty wiedział, co ja przeżyłam. Wyglądasz coś strasznego, z tobą już naprawdę nie można wytrzymać. Ale słuchasz, co do ciebie mówię, czy nie słuchasz? A gdzie jest pantofel? Jeden z górnych. Nowe pantofle i wraca w jednym. Wraca w jednym. No to masz. Drugi. Pantofle. Dla niego tylko pantofle są ważne. Ale właściwie to głupie. Jak dzieci. Zupełnie jak dzieci. Halo. Proszę pana. Co? Zdaje się, że znalazłem ten pantofel. Przepraszam, jeszcze ja. Jeszcze chwila, byłby pan został. Tak mi wszyscy wybiegali, że nie zdążyłam policzyć. Jadać! Proszę drzwi zamykać! Wsiadaj pan. Wsiadaj pan! Koniecznie chce pan trafić do szpitala. Pan nie może zupełnie normalnie jak ludzie. Co za człowiek. Tam na pagórku. Prowadzą go. Szkoda tylko, że to nie pan go złapał. To by było zupełnie prawidłowe, taka symboliczna rehabilitacja. Przepraszam mnie pan, bo... Przepraszam. Rozumie pan, niewinnie podejrzany i to właśnie on ujmuje zbrodniarza. No tak, był pan przez pewien czas mordercą. Przepraszam. Nie, niekoniecznie nie odchodzi. Jest pan przecież bohaterem dzisiejszej nocy. Nie weźmiecie! Dzisiaj na stole operacyjnym umarł mi człowiek. 18-letnia dziewczyna. Wyskoczyła z któregoś tam piętra, nawet nie wiem. Zrobiłem wszystko, co tylko mogłem, ale to było beznadziejne. Skończyłem operację 15 minut przed odejściem pociągu. W końcu nie jestem maszyną. Miałem dzisiaj 3 poważne operacje, to była ostatnia. Nie udała się. Jutro o 5:00. Koniecznie? Przecież jedziemy na wakacje. Może pan ma rację. Dobranoc. Dobranoc.
granat. Granat? Ja, panie oka, nie zmążę jeszcze po tym wszystkim. Jeden nie śpi dzisiaj, drugi nie będzie spać jutro. Niech będzie tleniona. Nic takiego. Do wesela się zagoi. To mi nie grozi. Jestem kawalerem i pewnie nim zostanę. Tak pan myśli? Tak chyba lepiej. Dziękuję. Odda mi pan to rano. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Dobry. Jak się panu spało? Muszę budzić. Dojeżdżamy. Stacja. Tak, dojeżdżamy. Byłem już tam. Proszę pana, proszę pana. Co jest? Słońce świeci. Niemożliwe. Wie pani, zasnąłem. Coś takiego. Coś takiego. Kiedy dostałam ten list, wsiadłam bez namysłu do pociągu. Nie wiedziałam dlaczego. Po co jadę tyle kilometrów? Jechałam, żeby... Chciałam zabić, zemścić. On jest niewiele starszy ode mnie i nie ma ani żony, ani dzieci. Mogło nam być razem dobrze. Ale to nie jest takie proste. Stało się inaczej. Jest chorobliwie ambitny we wszystkim. Ciągle czegoś szukał. Bał się anonimowości. Nazywał to chorobą naszego wieku. Mojego uczucia potrzebował tylko, żeby się w nim przeglądać, jak w lustrze. Żeby znaleźć w nim potwierdzenie siebie, jakiegoś sensu. Może miał rację. Nikt nie chce kochać. Wszyscy chcą być kochani. Cicho! Cicho!
czy on będzie na stacji? Nie wiem, chyba tak, ale to już teraz nie ma znaczenia. Jestem teraz sama, zupełnie sama, ale naprawdę szczęśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa. To już stacja? Na peronie czeka na mnie żona. Do widzenia panu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pamięta pani? Jezeczku! No prędzej! Jezeczku! Kto się tak gudrzesz? Co ty tam robisz? Doktorowi. No chodź, chodź. Dziękuję pani, do widzenia. Dziękuję, do widzenia panu, życzę dobrej pogody. Boli pana jeszcze? Przepraszam, czy któryś z panów nie ma wczorajszej gazety? Gazety? Tak. A, proszę. Dziękuję, w nocy spalę. Do widzenia panu. Proszę pani. Zgubiłam bransoletkę. Pomogę pani. Jeszcze piżamę. Ale miałyśmy noc. Tak prędko jej nie zapomnimy. Pani przez plażę. Zaraz pani otworzy. Proszę bardzo. Dziękuję. Szczęśliwych wakacji. Otworzyć. No stacja już dawno. Jak to stacja? No przecież wszyscy powysiadali. Janusz, wstawaj! Prędko zaspaliśmy, ubieraj się! Porany.